Let's remix it. Kurde, no właśnie o wilku mowa, dobra, Lester, co tam? Dobra, musiałem przybliżyć pada do mikrofonu, sorry, nie wiem jak to wyszło w praniu. No, ale no, głośniki, kurcze, w padzie działają. Robią za funkcję głośniczka w telefonie. Dobra, co my tam mamy? Idź do pokoju operacyjnego w swoim mieszkaniu, aby rozpocząć napad. No dobra, no to oficjalnie napady wystartowały u Piechola. To co było w poprzednim odcinku, to definitywnie nie był napad. Ale tego już się pewnie domyśliliście. Dobra, nie to radio. A tutaj kurczę nie ma muzyki. Dobra. Teleportem na miejsce. Okej, dobra, może nie bezpośrednio na miejsce. Ale kurczę, dlatego się nie przenieśliśmy tam, bo tutaj widzę wielu, wielu naprawdę graczy. 25 teraz na sesji, no zdecydowanie lepiej. Dobra, przynajmniej nie będę miał problemów ze znalezieniem kogoś do napadu. Mam nadzieję. Nie, dobra, ale to już jest praktycznie tutaj. No, piosenka dalej trwa. Skandalicznie leci sobie w tle. Dobra, tutaj w prawo, później w lewo jesteśmy na miejscu. Jestem ciekaw, czy moje mieszkanko już zostało udekorowane właściwie. Jest przygotowane na ten napad. No na pewno mam tyle peklu, żeby opłacić sobie sprzątaczkę, która tam ładnie kurz starła z półek. Więc wstydu nie będzie, jakby co. No ale okej. Wstyd jednak troszeczkę, bo podjeżdżamy radiowozem na miejsce. Dobra. No ładnie zaparkowany. W przystojaku dla roweru. No najlepsze parkowanie kiedykolwiek, nie? I zostawić tak furę pod chatą. Kurde, dobra. Wbijamy, start, misja. Woo! Jestem nad wyraz podniecony tym, że w pojedynkę wystartowałem zamiast z ekipą. Nie, ale właśnie, kurczę, skoro jest 20 parę osób na sesji, może trafi się jakiś ziomek z ekipy. No do nich zaproszenia w pierwszej kolejności wystosunkuję. No co prawda nie mam ogarniętego serwera na TS-ie jeszcze, takiego, z którego będę mógł nagrywać nasze rozmowy. A też poza tym zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi mieć konsolę bezpośrednio obok komputera. Oto pokój planowania napadów, ha! Naciśnij prawa, aby rozpocząć napad jako przywódca, lewa, aby szybko dołączyć do napadu jako członek. Nie chcę być prąciem dzisiaj. Dzisiaj wolę być przywódcą. O kurde, ale człowieku, załóż to baskę. Czemu mnie nie chodzisz cały czas? No po to ci ją kupiłem. I to nie jest tylko dla twojej wygody, że możesz spokojnie spojrzeć w lustro, ale też dla wygody wszystkich innych. No ktoś może jeść w trakcie oglądania tego materiału, no. Normalny brak... No i właśnie to jest to. Kiedy nie słyszę siebie przez słuchawki. Brak blokady widoku. Broń, to mnie waży. Całą amunicję zakupmy. 15 tysięcy. No mam tyle, no kurde. Okej, zatwierdźmy. Dobieranie graczy otwarte. I teraz tak. Z ekipy. Bam, wszyscy. Znajomi, bam. Wszyscy. No ale już El Pueblita dołączył, więc z nim wystartujemy. Dobra, gramy. Jak dołączy oczywiście. Trzeba na niego poczekać. No ma 13 rangę, mu się na pewno jakiś pekiel przyda. A z tego co się domyślam, to pewnie wszyscy z ekipy, czy moi znajomi, mają już tak wysokie rangi i tyle na koncie, że im to tak naprawdę nie jest potrzebne. Choć rozumiem chęć wystąpienia ze mną w odcinku. Jestem świetnym partnerem do rozmowy, serio. O, dobra. Czyli chyba mój pierwszy oficjalny gość w moim mieszkanku. Kurde, Lester jest pierwszy. Myślałem, że Pueblita. No, zgadza się, dzięki. Sporo zbierałem, kurde. No, o co. No dobra, no ale kurde, przecież to jest emerytura gangstera zawsze, nie? Cisza, spokój, dobre mieszkanie, luksusy. Nie każdy osiąga taką emeryturkę. Ej, bank we Flika, okej. Okay. There would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time I'll cover the upfront costs.
A, dobra, dzięki. Parę dolarów w kieszeni zawsze. Tak w ogóle, Pueblita, zacny wąs. Ładnego masz gnoja pod nosem. No dobra, no to najpierw rekonesans podejrzewam, tak? A tak trzymać amunicję, kurczę, tak pociski trzymać na półeczce we własnym domu, no policja wjeżdża, robią nalot i jest po wszystkim, nie? No chyba, że na wszystko masz pozwolenie. No ale na wyrzutnię rakiet, którą dzierżysz, kurde, w kieszeni tylnej spodniej, no chyba pozwolenia nie masz. No dobra, coś się długo wczytuje. Czyżby coś poważnego? Nie no, w ogóle mam nadzieję, że dam radę ogarnąć ten napad w jednym odcinku, no bo ej. No z Damą troszeczkę śmialiśmy się z napadów w kilku odcinkach, no ale sorry, ja tu nie trzaskam materiałów kilkugodzinnych. Dobra, już możemy pojechać tym, ale nie obraźcie się, ja będę kierowcą. Nie Pueblita. Oj kurde, no proszę cię, nie stój tam. Mig, mig. Dobra, kominiara założona. No to ja też sobie od razu włożę. Ja mam więcej powodów niż on. Choć w sumie on ma takiego gnoja, którego warto zasłonić. Okej, czarna wełniana albo brak? Okej, to dobra, to czarna wełniana. Okej, dobra. Póki co plan faktycznie nie brzmi na dosyć skomplikowany. O tak. Prawdziwy, kurde, kobieciarz z ciebie, Lester, na pewno. You're like a child whose parents think it's clever, or the IRS. Dobra, widzę, poczucie humoru nie uciekło. Z ducha rockstaru. Dobra. Jest. Już myślałem, że przerwę. Gadkę przypadkiem. Ale na szczęście wyhamowałem w porę. And the bonds in the box will be worth more than a few. Napęd naprzód. Minor escalation is worth it if you can handle it. Plus, you know, the sea view. No. Nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power, incarceration and homicide. Yeah, all those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew because otherwise this whole not talking deal just kind of puts you on the spectrum, right? Ale dobra. Już jesteśmy. Drink it in. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. Nieźle. What are we looking at? Small joint, not much security. Staff won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the. No mam nadzieję, że nie trzeba będzie zabijać zakładników, którzy akurat będą w banku. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. Get out quick. No dobra, pięknie. Work for the cops. Speed up their response time. Okay. Spoko, ogarniemy. Let's go to the garment factory. O kurde, i cofnąć się. When you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You in the passenger seat. I've sent it to your phone. Okej, czyli Pueblita będzie bawił się fakera teraz. Będzie mógł potrenować sobie zabawy w aplikacji. A ja mam kulturalnie i ładnie, grzecznie zabrać Lestera do fabryki. No, dobra. To Pueblita, mam nadzieję, że umiesz pracować w klimacie popu. Bo to właśnie będzie leciało. Zanim dojedziemy na miejsce. Nie, ale raczej chyba Lester się nie odezwie już, nie? Więc dobra, jeżeli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, to do zobaczenia na miejscu. Nie, wcale nie śmieszne, Lester, wcale nie jest śmieszne, ani trochę. No dobra, jesteśmy już całkiem niedaleko. Lester dzwoni do Page. Chyba, że do Ellen Page. Hard copies to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about.
Okej, czyli on też ma swoich pomocników, nie jestem jego jedynym parobkiem. Charming as ever. Okay, see you soon. Hey, passenger seat. Did you get into their network? Good work. O, czyli jedno mu się udało. Dobra. Sorry. Provided with a couple of masks. Then when you go into the bank, you can choose one that goes with your eyes. And hey, there's the added bonus of none of your favorite comic convention outfits being linked to a major crime. Whoop-de-doo. Dobra, maski mam jakby co jakieś w arsenale swoim. Nawet mam ich dużo. A, to jest twój samochód. Łe, to sorry, że ci go tak chamsko rozbiłem. A, sorry, jeszcze kawałek. Dobra. Sorry. No, vice versa. Ej, my się znamy. No faktycznie. Cholera, on chce prowadzić. No dobra. Pozwól tylko, że wsiądę. Czy jednak ja będę się bawił chyba aplikacją? Lester też? To dobra, pozwól, że cię ustawię. Cel. Kurde, nie mogę nawet ustawić radia, naprawdę? Czemu nie? Przecież jestem chyba wewnątrz. Po stronie pasażera, no właśnie. Ale mimika twarzy świetna, nie no, serio. No, Lester zdecydowanie lepiej, ale... Paige? O, raczej nie. There's enough here to make us all look real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much. Nie, no to nie raport mniejszości. Nie ma domniemanych przestępstw. To coś, co ma nastąpić dopiero. Choć to miało usiłowanie zabójstwa? No, coś tam jest. No nie jestem prawnikiem. Okej, widzę na mapie, że się zbliżamy. Więc zaraz zmienimy sobie kamerę na właściwą. Ten koleś chyba dobrze jeździ, bo w nic nie uderzył. No dobra, ten jeden znak, ale poza tym nic. To jest tak, Granger do garażu. No tutaj, tutaj w lewo, dokładnie, no. Do mojego garażu. Ej, mam miejsce w ogóle? Oj, cholera, mam nadzieję. Tutaj w lewo za samochodem, dokładnie. No nie, 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 już, tam, tam. Tam. Dobra. Spisałeś się bardzo dobrze w roli szofera, muszę przyznać. Nieźle. I co, ta część ukończona, rozumiem, tak? A jeszcze jakaś pogadanka w domu. Czyżby teraz wreszcie przygotowywanie samego napadu? Przygotowanie zaliczone. Piechol na platynę. Yes! Grając znamo tego nie było. Raz miałem srebro, a tak co brąz cały czas. Ale nie, no, trzymałem się z tyłu po prostu. Żeby przypadkiem nie zginąć. Ani razu mi się nie zdarzyło zginąć. I to się chwali. Tak, i kobieta nosi, no. Pueblita, nieźle. Prawdziwy dżentelmen z ciebie. Nie to co super lama, on jest dobrze wychowany. No, to te gadki o laskach obserwowanych z drugiej strony ulicy, które o tym nic nie wiedzą, mógłbyś zachować dla siebie. Bo to troszeczkę rzutuje na mój szacunek do ciebie. No dobra, czyli Pueblita będzie musiał mnie po prostu szanować ze względu na moją wyższą od niego rangę. Tylko tyle. You're only gonna need one thing for this job. It's a high-speed armored car. Okay, z wielką chęcią. A nice long paper trail to your front door. You're gonna be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. Okay, dobra. Pięknie przemyślane, jestem w stanie to wykonać. Good. So when you're ready to move on the car, go over it, study the plan, tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. No pewnie, no to jest napad na bank. Kurde, to na co czekałem.
Wszyscy czekali na to. A wy, moi widzowie, jeszcze dłużej. Bo aktualizacja już była jakiś czas temu. Bank job. W sumie dobry film, tak swoją drogą. Gdy łączysz do napadu, musisz zapłacić wejściowe. Kwota pokrywa koszt sprzętu potrzebnego do wykonania napadu oraz pomocy innych graczy przy przygotowaniu do napadu. Dobra. Skoro to wiem, to teraz proszę... A właśnie. Musisz ukończyć wszystkie wymienione misje, zanim przejdziesz do finału napadu. Niektóre misje mogą być niedostępne, zanim nie zostaną ukończone inne. No dobra, to jest zrozumiałe. No nie mogę pojechać opancerzonym samochodem, napaść na bank, jeżeli nie będę miał opancerzonego samochodu. Dobra, no wszystko tutaj mam. Tak, dobra, no pięknie, spoko. Tylko dajcie mi już zagrać. Naprawdę, no wystarczająco długo chyba już czekaliśmy wszyscy razem, nie? Dobra, wszystkie dowody zostaną zniszczone. W ogóle nie wiem, kto by się w grze wideo przejmował dowodami, ale no. Jako przywódca możesz wybrać, kogo zaprosić do napadu, więc wybieraj rozważnie. No cholera, mam nadzieję, że nie będzie potrzeba czterech graczy do tego, teraz, do tego małego zdania. Bo będzie problem. Dobra, akcja we flika kurma? Nie, tam było M, nie W, prawda? Tam było M. Nie W. Dobra, nasz nie jest. Kuruma jeszcze lepiej. Dobra. Się przestraszyłem. Że będę musiał wypikać w każdym odcinku. Tak. Wszystko. Grajmy. Wszyscy czekają. Nie no, uliczny w życiu. W życiu. No już to buntownik. No może w ten sposób tylko, no właśnie, maskę sobie zmienię, jeżeli pozwolicie. Papierowa torba, no nie. Taśma. Intensywne. Psychotyczne. Uliczne bandany. Nie no dobra, kurde, szybko, bo koleś już zaraz pewnie się zdenerwuje, że jeszcze nie wystartowaliśmy. Dobra, wakka. Moim pojazdem osobistym. Jestem gotów. Choć oczywiście mogę zmienić sobie maski. Póki co. Póki on jeszcze nie jest gotowy. No, co tam jeszcze mamy? Może... No talia jest, kurde, słaba. O, czarna ciasta. Ale koleś, serio. Mógłbyś naprawdę już... O, wystartować. Dziękuję bardzo. No dobrze, okulary przynajmniej zakłada, jak nie ma maski na twarzy, czy tam kominiareczki. Dobra, akcja we flika. No może najpierw tak, do mojego auta, zapraszam. Chodź za mną. Tu, spokojnie, to być może jest twój gauntlet. Tak, głośno i wyraźnie. Tak, już jestem. Dobra, jak się wjeżdża na ten parking... Oj, sorry. No, wycofuj. Zrozumiał, dobra. Teraz trzeba znaleźć tylko wjazd. Jest, dobra. A właśnie, no to jeszcze maska. Ale na to był jeden przycisk przecież, prawda? Koleś, zablokowałeś wyjazd, jak będziemy chcieli w ten sposób opuścić to miejsce. No ale serio, mam już maskę na twarzy? Mam. Dobra. Jeszcze wyżej. Dobra, czyli na samym dachu pewnie. Oj, bez przytarcia, jak żużel. O cholera. Pozwólcie, że szocik może. Dobra, zbyt mądre to kurde nie było. Tylko dobór broni tutaj w miarę się zgadza. W miarę, bo oczywiście tak celniej. Dobra, koleś martwy. Tamten też. Daj mi prowadzić, błagam cię. Dobra. Jak super, sorry. Sorry, że to zrobiłem, no ale... To nie było ze skoku z dachu przypadkiem?
Kurde, no nie. Trudno, to ciśniemy tędy. Tak jak przyjechaliśmy. Oj, nie każdym, kurde, pięterku będą do nas strzelać. Na. Kolo, bym się nie obraził, abyś też zaczął pruć, ale przypominam, mamy opancerzoną furę. Ja spokojnie, przycisnę się jakoś. O, shit, gdzie ja pojechałem? Przecież to jeszcze nie tu. Wyjazd jest dopiero z tej strony. O, shit. Dobra, 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 to nie było zbyt mądre. Zbyt dobrze wykonane, no ale Super Lama nie wzięło się znikąd. Take control. Nie, ale dobra, podoba mi się to auto. No i właśnie odnośnie challenge, które nie będą już niedługo, mam nadzieję. No po wykonaniu tych napadów będę miał dostępne nowe samochody i właśnie je mam kupić. Chyba ten pojazd poleci w pierwszej kolejności. Na ruszt. Właśnie, a jak tam opony? Czy są kuloodporne? Bo coś kurde znosi. Nie, serio, ziomek, mógłbyś zacząć pruć do nich. No pięknie. Nie, chyba to trzeba inaczej zrobić. Ej, może właśnie. Dajmy mu znać, że o to mi chodzi. Kurde. Ile razy będę jeszcze przelatywał? No. Nie, w ten sposób. Dobra, i do Page. Czyli zostawić auto pod mostem i już co, możemy dokonać napadu, tak? Kurde, pięknie, dobra. No postaram się to zrobić w jednym materiale, kochani, serio. Choć wolałbym podzielić to teraz, w tym momencie skończyć i podzielić to na dwie części, bo miałbym jeden odcinek więcej. Jeden dzień z odcinkiem na kanale odhaczony, no ale kurde, bez przesad. Jeżeli nie będzie żadnych większych zatarć, no to zaraz startujemy z napadem. Znowu platyna, ale nie przyzwyczajaj się, piecho. Zagrasz z kimś innym, jest bardziej rozumnym i na pewno tak nie będzie. Ale w sumie kto wie. Jeżeli ja będę nagrywał, to będę mógł sobie pozwolić na zdecydowanie więcej. No ten czarny ekran jest naprawdę już bardzo długo. Jakieś 60 sekund. Nie no, spokojnie, spokojnie. Jeszcze nie jest powód do nerwów. Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Jeszcze spokojnie. Póki coś tam się kręci, czasami raz na jakiś czas, w prawym dolnym narożniku, to jest dobrze. Ja widzę, palącego mnie zrobili jednak w grze też. Tak samo jak w real life'ie. Dobra, dobra. I teraz tak. Do domku poproszę. Czy on poleciał pod most? Chodź, 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 Pueblita, chodź. Aha, wolisz gantlety jednak. No właśnie, dokładnie, o to chodziło po prostu. Tylko Lester, nie muszę jechać do swojego domu na szczęście, dobra. Teraz zobaczymy, czy Pueblita się dostanie. No mam nadzieję, no kurde, bez przesady. Muszę z nim wykonać tą akcję, jestem mu to winien po prostu. Ludzka przyzwoitość wymaga, żeby z nim to wykonać. Może będzie od razu, ale nie podejrzewam, pewnie będę musiał go zaprosić. Tak, chcę rozpocząć finał napadu, no ale kurde, czemu maska znika? Nie, dobra, to jest uroda po Johnie Marstenie z Red Dead Redemption, więc no nie jest aż tak źle. Tak się przygotowujesz do napadów, zamiast załatać dziurę w perach. Będzie napad. Może być wybrane. Okej. Wybór stylu przywódcy. No ja coś wybiorę i tak polecimy. Bronie. A jest coś takiego jak wszystkie? A dobra.
Kup samą amunicję, zbyt dłużej nie wystrzelałem. Kup też kamizelkę, zatwierdź. No, otwarte dobieranie graczy. No najpierw tak, z ostatniej akcji. Bam, jest Pueblita zaproszony. Zobaczymy, czy przyjmie zaproszenie, ale też w następnej kolejności członkowie ekipy plus znajomi. Cyk. No, chyba że Pueblita zatrze się maksymalnie, no nie. Norman 5-4-3. Sorry Pueblita. Po prostu sorry, no ale niestety. No widzisz jak wyszło. No nie możesz mi zarzucić, że nie zachowałem się w porządku. To ciebie wysłałem zaproszenie w pierwszej kolejności. No dobra, no to Norman, mam nadzieję, że jesteś tak samo rozumny, albo jeszcze bardziej niż Pueblita, więc... Mam nadzieję, że będzie dobrze. Uruchamiamy tą sesję, jedziemy z napadem, kochani. Akcja we Flika. Obrobimy bank, ktoś będzie się bawił fakera. Ale to jeszcze trochę. Najpierw trzeba przyjąć gości. No nie, no nie opowiada o swoim. Dobra, czyli jednak opowiadasz o swoim pierwszym razie, Lester. No, swój pierwszy raz wyglądał zdecydowanie inaczej niż mój Lester. And that's when you'll remember. Ja swój dobrze wspominam. Uncle Lester was here for you, holding your hand, guiding you through it. Nie, osoby trzecie przy pierwszym razie nie są wskazane, no nie. Nie, nie, co tu za perwera. Hey, hey, okay, first time, Flisa, Flisa, a Flika czytam. Two man score, right? Dobra, może być Flisa. Keeps the heat off of you, the other goes into the bank. Goes to the specific safety deposit box. 167, jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję, że nie będę musiał wybrać. Hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me. Give me the box, and you get paid. Pięknie. Prosty plan. Mam nadzieję, że równie prosty w wykonaniu. It is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane. Mind-blowing orgies in your future. Okej, dobra. To odniesienia od pierwszego razu i do seksu cały czas. No, widać, komuś czegoś brakuje. Lester. Dobra, koleś już gotowy. Dobra, to tablica do planowania napadu. A tutaj ustalisz, kto otrzyma jaką część łupu. Przypiszesz wszystkim członkom role oraz zadania, a także zobaczysz statystyki uczestników. Dobra, mam nadzieję, że Kolo się nie zniecierpliwi. Ja mogę być wiertnikiem w sumie, mi to nie przeszkadza. No ale 50-50 bym podzielił. Mimo wszystko. Dobra, to ja możesz przydzielić rolę. No może być kierowcą, ja mogę operować wiertłem ewentualnie. No ale kto jest hakerem, kto bawi się aplikacją w telefonie? Ty możesz zobaczyć statystyki wybranego gracza i zdobyte do tej pory medale. Dobra, nie mam ich zbyt wiele, ale kondycję mam świetną, pilotaż świetny, prowadzenie świetne. Kurde, wow, to wyglądało w sumie nieźle. Dobra, kontynuuj. Udaję się do fabryki Lestero. Dobra, wszystko zrobione, no kurde, dalej już, bo tam koleś się naprawdę niecierpliwi, on już jest gotowy do gry. Ale nagroda 115 tysięcy, faktycznie nie jest aż tak dużo. Przy podziale 50-50 to będzie jeszcze mniej. Kontynuuj. No i teraz tak, rozejrzyj się, zmień. Dobra, role tak, ok. Ale kurde, pula. Gdzie to się zmienia? O, tutaj. 50-50. Potwierdzamy, kontynuujemy. Jak 4 minuty? Czemu 4 minuty? Potwierdź, gotowe, go! A, sorry. Tu, wybaczcie. No ale to mój pierwszy napad, który organizuję. Nie możecie być kurczę źli na mnie. Jaki gang?
O, może człowiek biznesu. Potworny gang. No sorry, koleś, ale lubię sobie powybierać. dobra, lepiej potworki. O, rozpięte. Teraz tak, szara mumia, co my tu mamy? No, jako różowy zombie. Mam nadzieję, że od razu mnie przywitają headshotem, kurde. Bo jeżeli maska jest naprawdę realistyczna, to no, można się pomylić. Ale koleś taki, kurcze, wyróżniający się garnitur wziął. Jeszcze zapięty, ale na szczęście tylko na ten jeden właściwy guzik. Skąd ta torba? Udaj się do fabryki Lestera. Czemu do... Aha, po samochód pewnie, tak? Koleś, jesteś? Idziesz? O kurde, no nie mówcie, że teraz on odpłacił mi pięknym za nadobne. Holo, proszę cię. Dude, please. No nie, kurde, koleś. No proszę cię, ja cię po prostu proszę. No nie. Jest, dobra. Super. Jak pięknie, jak świetnie, jak miło. Tylko, że teraz muszę stąd wyjechać jakoś. No. Nie ta muza, kurde, nie ta muza. Ale czemu właśnie cały czas teraz mi się włącza Wakanie Entity? Co jest grane? A może muszę wykonać telefon do Morse Mutual? No zobaczmy, przekonamy się. Nie, 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 co ty kurde robisz? Gdzie ty to rzucasz? Dobra, łączenie z Morse Mutual. Nie, widzę, koleś wybitnie chce mi chyba skopać ten napad. Albo po prostu nie lubi swoich bomb. Albo nie lubi tej muzyki po prostu. No, po dłuższym obsowaniu na pewno, kurczę, już nie jest tak lubiana, jak za pierwszym, drugim czy trzecim razem. Make me feel... Nie, no dobra, cały czas, kurde, ma ten beat. Oj, okrog od śmierci, koleś, okrog od śmierci! Tutaj też. To takie otarcia to nie jest śmiertelna kraksa. Dobra, ale ja jestem wiertnikiem, tak? Shit. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dobra, wsiąść do Kurumy. A, to jest nazwa pojazdu, tak? A, koleś, musisz być kierowcą, tak? Ja muszę być pasażerem. Dobra. Czyli jednak ja się będę bawił w hakera. Mam nadzieję. A pozwolisz mi włączyć radio? Nie pozwolisz. No to okej, okay. Możemy się delektować twoim prowadzeniem. A nie jest fajnie. No, ale na szczęście nie będę musiał zapatrzeć. Jak? O kurde! W ten sposób. Taki wąż. Dobra. Chyba nie będzie problemów, żeby to zrobić. No. Oj kurde, wcisnąłem górę! Oj, niefajnie, niedobrze, niedobrze. To znaczy, że jest pewne opóźnienie. Ale mogę na krzyżaku to robić? Tak, o, dobrze. Kurde. To rozwiązuje problem zupełnie. Tutaj no, możliwość, kurde, pomyłki jest teraz praktycznie zerowa. Mam doświadczenie, kurde, z komórkowego węża. Wy już mieliście od razu lepsze gry. Na swoich telefonach, a u mnie Snake, twardo. Ale okej, okay, teraz będzie gorzej, rozumiem, tak? Dobra, dobrze, że nie słucham Lestera, że nie czytam tych napisów. Bo coś tam, kurde, naprawdę niefajnego się dzieje u niego. Ej, no, kurde! Dobra. Ile mam... prób? Mam nadzieję, że nieskończenie wiele. No kurde, tak samo znowu, no co jest grane? Jeszcze raz. Ja, bez przesady. A tam koleś ładnie się rozwala.
tego co słyszę. No to było akurat idealne, piechol, żeby tutaj tak samo się udało. Teraz trochę wcześniej, no. O. No wiem, no cicho. Już, kończę. Mam nadzieję, no. Uff. Zdobyto oprogramowanie. Jeszcze coś, no dobra. Sorry, koleżę. O, jest, kurde, z tamtej strony, no. Bez przesady. Tam na pewno każdy za pierwszym swoim razem wtopił. Albo połapał się w ostatniej dosłownie sekundzie. Ale koleś, już jestem blisko, naprawdę. Nie martw się, chyba idę w dobrym kierunku. No kurde, wcisnąłem tą górę, no! Jeszcze raz. Nie. No koleś, naprawdę możesz się denerwować, ale to naprawdę nie jest moja wina, bo ja wciskam te kurde odpowiednie guziki. Na directional padzie lewo, kurde, dół, prawo, dół, lewo. Wszystko idzie tak jak powinno, no nie wiem czemu tam jest takie opóźnienie, taki delikatny lag. No ale nareszcie. Wow. Czyżby koniec? 3 stopnie? Nie! Albo tak, dobra, no, wszystko połączone. No widzę, ładnie, Lester. Widać, że autorski program, tylko umieszczanie swojej twarzy na jakimkolwiek oprogramowaniu nie jest zbyt fajne, nie? Koleś, możesz już wrócić. Serio, no. Potrzebował tylko sygnału. Sorry, ej, ale on faktycznie się po prostu naczekał. Ale już jesteśmy na miejscu, tak samo jak wy się naczekaliście na te napady, kurde, no nie, do Clack & Bell, czy tam, kurde, do spożywczaka, koleś, bank we flika, flica, flisa, nie wiem. Dobra. I śmiech spada. Okej, skarbiec otwarty. Maska na ryj. I wbijamy! Powolutku, spokojnie. Dobra, rozwal kamery, koleś. Trochę ci pomogę, ale chyba tylko ty możesz to zrobić. Dobra, to pozwól, że ja się zajmę już skarbcem, tak faktycznie. I wiertło! Moja domena. Okej, kolejna minigierka, rozumiem, tak? A on trzyma na muszce zakładników, tak? Wow, wow, co? Użyj R2, by kontrolować moc wiertła. A, już przegrzałem. Wow. No co, tak mam wiercić? No kiepsko jak cholera, cały czas mi się przegrzewa. No cały czas, a już naprawdę lekko wciskam ten kurde spust. A pchnięcie zbyt mocno. No tak, dobra. Wiem, wiem, sorry, już skumałem, teraz już skumałem. Spokojnie, teraz pójdzie raz, dwa. Po prostu lewą gałkę trzeba delikatnie odchylać do przodu. Delikatnie, a nie na maksa. Dobra. Oj, spokojnie, spokojnie. Dawaj, dawaj, dawaj. To jeszcze nie koniec. A nie powinna się przegrzać. No znowu? Ej, on już chyba kogoś zabił. Nie wierzę. No, no jesteśmy na drugiej stronie już? Chyba. No, nareszcie. Ale numerku skrzynki nie pomyliłem przynajmniej. 167. To się zgadza. Dobra, i pełen but, pełen but, pełen but, pełen but, koleś. Ewakuacja. No kurde, ugrzęzłem w kącie. No to pięknie.
Pozwól, że delikatnie posłaniam. Jestem, uciekaj. Dobra, 3 gwiazdeczki, musisz ich zgubić teraz. No bo w sumie... O kurde, ale widoczność jest naprawdę świetna z wnętrza. Praktycznie nic nie widać. No koleś, no właśnie. Chyba tędy będzie lepiej, nie? Ej, Eddie, to przecież kurde, go też mieliśmy w singlu, w jednym z napadów. Do wyboru, jako taki zwykły po prostu najemnik. On był moim kierowcą chyba. Ja, super, to... Nie! No to pięknie. No to super, koleś. No to pojeździłeś. Kosztowałem ciebie tylko czas, a ty nas kosztowałeś cały napad. Dobra, można szybko restartować? Można, tylko w którym miejscu? No, w którym miejscu nas tutaj cyknie. I jak prędko. No bo zapowiada się, kurde, prawie godzinny materiał już niedługo. Ku waszej uciesze oczywiście. Jak już tutaj, w trakcie ucieczki, czy będę musiał znowu wiercić? Potencjalna działka 57500. Okej, 50-50. Tu się nic nie zmieniło. Ale koleś startuje z bombą, no jest nieźle. Okej, dobra, najpierw wiertełko jednak widzę, nas czeka. No to pozwólcie, że raz, dwa. To zrobię. Tym razem powinno być zdecydowanie szybciej. No dawaj. Dawaj, zombie. Wiercić. No, ale teraz idzie naprawdę lepiej, no spójrzcie tylko. Coś jak zabawy wytrychem w Skyrimie, ale nie aż tak bardzo. A jednak większe wyczucie i delikatność jest potrzebna. Olej, spokojnie. Już wiercę, już kończę. No i już zaczął do zakładników strzelać, naprawdę? No już zrobione. Już nie gorączkujcie się, kurde! Szybciej się nie dało. No dobra, dało się. No ale ej, to moje drugie wiercenie w życiu dopiero. No i koleś, błagam cię, nie odwal tego samego motywu. Dobra, jeszcze nawet policjantów nie ma, no patrz, jak świetnie. No i ciśnij tylko. Ewentualnie mogę tak postrzelać do nich. Nie, dobra. Zgub ich, to będzie lepsze rozwiązanie. Serio. A ja sobie pepanc ustawię na wszelki wypadek. Dobra, zobaczmy jak on wygląda. Nasz hrabia Dracula. A nie, bo chcę widzieć jak on wyleci tutaj znowu, kurde, na zakręcie. Co za as. No jestem ciekaw, w jaki sposób, kurde, mamy tutaj teraz zwinąć się nagle. Jak z tego, co widzę na mapie, to gościu jest na moście. Na moście koło fortu Zancudo, tak właściwie przed fortem. Więc ja serio, kurde, nie wiem, jak on chce to zrobić. No ale wierzę w Lestera, serio. Jest, dobra, Cargo Bob. I to rozumiem. Ty teraz na haczyk, czy... Podjedziemy sobie. Nie, jeszcze lepiej. Magnes, po prostu. No i pięknie. Misja wykonana. No chyba, że koleś będzie miał problemy. No, o, na szczęście nie. Dobra. Nara, frajerzy na ziemi. Woo! See you later, suckers. A, ale o coś musieliśmy zahaczyć, jakąś latarnię. No, powiedzmy, że się udało. Tak jak powinno się udać. Bez żadnych większych potknięć. Ale ej, czyżby pierwszy napad oficjalnie odhaczony? No szkoda, że w pojedynkę go wykonałem z tym gościem obcym zupełnie. No ale teraz już, kurde, wrota napadów stoją otworem. Jakieś więzienia i inne statki, kurde. Tylko zebrać ekipę i grać. Ej!
first time that wasn't bad, but don't get clingy. Początek jakiegoś poważnego związku, no kurde. Ej, już mnie koleś wyprzedził, no. Ale 115 do podziału. Tak jest, no nie ma trofeum za podział łupu 50-50. Bez szybkiego restartu, no kurde, sorry, to już wina gościa była. Prima za pierwszy raz, okej. No, 157500 zarobiliśmy w sumie. No i to mi się podoba, dobra. Od razu jeszcze przed końcem odcinka rzucę okiem na nowe pojazdy, jakie można kupić. Tak delikatnie już liznę tego challenge'a, który będzie miał nastąpić w przyszłości. Dobra, oczekiwanie na graczy, ale po co? Czyżby jakieś jeszcze delikatne rendezvous w mieszkanku? Czy po prostu, nie wiem, powiązało mnie już z tym gościem na stałe, bo wykonaliśmy razem mój pierwszy wspólny napad. Jednak to będzie trwały związek. No chyba nie. Chyba jakaś popijawa u mnie w domu tylko. Jak biały ekran już przestanie świecić mi po oczach. Nie, serio, nieźle bije, ała. No dalej. Ile mi każecie czekać jeszcze? No ile? O, jednak nie moje mieszkanko, ale bar. Ale czemu nie? Fajnie sobie pójść do baru po napadzie na bank. Ej, czy tam nie siedział Franklin z prawej? Chyba nie. No właśnie, moment. W jakim barze oni byli? Nie wiedziałem, że można wejść do wnętrza jakiegoś baru. Strip club, okej, ale jakiś bar? No nie no, parę by się znalazło pewnie, ale o takim wystroju nie kojarzę żadnego. Nie, ale co, tak długo siedziałem na białym ekranie, żeby teraz przesiąść się na czarny? No co jest, kurde, grane, taka scenka miała 30 sekund, nawet nie. Nawet nie miała tylu. I takie dwa długie loading screeny są potrzebne? Biały i czarny? Tequilala, okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że nie będziesz mi strzelał w plecy. Pozwól, że zrobimy to tak, hop, patrz, ja salutuję, dzięki, hop. Koleś wyciągnął karabin. No tak, no tak. Ja by chciał mi zrobić krzywdę. Dobra, ja się oddalę trochę teraz z tego miejsca. Na bezpieczną odległość. Aha. Widzę, jest to nieuniknione, żebym kurde siedział z nim teraz. Ale ja chciałem naprawdę tylko sprawdzić na stronie internetowej z podróżami i transportem. Czy tak właściwie coś tutaj zmieniło? Tak, dużo się zmieniło, ale to od czasu wykonywania napadów znamo jeszcze. To jest z góry tutaj. Ale gdzie jest mój pancerny samochodzik? Już mam 816 tysięcy. Jakby co jest nieźle, ale... Może tutaj coś? Pancerne auto, pancerne auto. No... Jeszcze nie, nie tutaj. Nie, Elias Travel raczej na pewno nie. Ale może coś nowego jest. Ej, mogę swojego własnego tytana kupić, no ładnie. O, 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 tu coś jest z napadów. I jest Karim Karuma. Kurde, bierzemy go. Oczywiście czarny, no nie mogło być inaczej. Opancerzony samochód. No i o to chodziło, nie? Do Del Perro Heights za... o cholera. No, za Phoenixa. Chyba, że na puste miejsce. No i pięknie. To nie ma chyba lepszego momentu na skończenie tego odcinka. No nie można było wyższą notą zakończyć. Więc kochani, wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!